samo silniku segregowane, niesegregowane daje do jednego samochodu. I tu jest problem. Nie zbadajmy wszystko na mieszkańców. Oczywiście system jest nieszczelny, jest niedobry. Czy w przypadku podwyżki ci, którzy byli nieuczciwi, według Państwa sami się uczciwi i ochoczo zapłacą jeszcze większą kwotę? Problem jest w tym, że przerzucamy na potencjalnego mieszkańca koszty, których on w ogóle nie tworzy. To często nie są jego śmieci. Czy faktycznie wyprodukuje te śmieci? Czy nie wyprodukuje, nikogo to nie interesuje. Państwo zabierzecie ode mnie pieniądze i powiecie, że tak ma być. A ludzie się po prostu na to nie zdadzają. Oni się zgodzą, więc będą wiedzieli, że nikt nie zrobi z nich idiotów. Że dwóch, trzech sąsiadów miało segregować, a nie segreguje i rzuca do jednego. To ich oburza. Bo koszt jest tak naprawdę nieważny. Uszczelnijmy system. Spójrzmy tak, by każdy miał taki komfort, że za nikogo nie płaci. W tym jest problem. Podwyżek nie było. Pierwsza podwyżka jest dobra. To jest właśnie teraz. W dniu dzisiejszym właśnie mamy regulację tak zwaną. Bo co nam będą zdaje z czego dodaje, to się regulowało tą cenę. Dokładnie na 40, a podwyżka naprawdę jest dopiero dzisiaj. Czy nikogo nie zastanowiło przez lata, że średnia generowanych odpadów na mieszkańca jest o 1/4, około o 1/4 wyższa aniżeli w województwie pomorskim? Co do systemu już mówiłem, oczywiście jeżeli okaże się, bo pamiętajmy, że nie było uchwalane uchwały na dziesiątki lat, jeżeli się okaże rzeczywiście, choćby w sąsiednim Kidzynie system poboru opłat i wody się sprawdzi, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my teraz